Siemanko, witam was bardzo serdecznie w podsumowaniu drugiej kolejki w wykonaniu Wisły Kraków. I to wykonanie, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest niezłe. Na pewno niezłe, tak bym określił w ogóle to spotkanie w wykonaniu właśnie Białej Gwiazdy, że ono jest po prostu niezłe, przyzwoite, dobre. Wielu zawodników zagrało bardzo dobrze, niektórzy zagrali troszkę gorzej, ale ważne jest to, że Wisła strzeliła dwie bramki na wyjeździe i też no, wygrała w końcu na wyjeździe, wygrała w ogóle mecz, co też jest w oficjalnych spotkaniach, nie w sparingach, a w końcu w meczu ligowym. To nas bardzo cieszy i naprawdę trzeba też sobie jasno powiedzieć. Wisła poprawiła wszystko, znaczy wszystko, może wszystko nie, ale dużo poprawiła, żeby w tym meczu wygrać, bo i defensywie to wyglądało lepiej, i w ofensywie również. Druga linia też dużo bardziej funkcjonowała niż to było w meczu z Sandensją. Myślę, że każdy zawodnik zagrał o przynajmniej no, poziom wyżej, o schodek wyżej, lepiej niż to było w meczu z Sandensją, więc bardzo się z tego cieszymy. Bramki dla Wisły Kraków strzelił Michał Żyro. Fantastyczna bramka, naprawdę. Ręce same składały się do klasków po tym uderzeniu, naprawdę, to pokazał swoje umiejętności, że wciąż to ma Michał Żyro. No bardzo trudna to była sytuacja, umówmy się, no wcześniej miał dużo łatwiejszą sytuację, kiedy gdzieś z metra nie strzelił do bramki. Czy prawda, no, ta piłka była dosyć wysoko i dosyć mocno bita wtedy przez Wachowiaka, to jednak mimo wszystko no to była łatwiejsza sytuacja do wykończenia niż tutaj. Tutaj naprawdę to było, bo ta piłka długo spadała też i też ten stały fragment nie był też jakoś dobrze wykonany. Po prostu Michał Żyro był dobrze ustawiony, no i samo uderzenie, no, stadiony świata, można powiedzieć. No nie powstydziłby się chyba nikt takim uderzeniem. No i trzeba powiedzieć, że ta bramka dużo zmieniła, no bo oczywiście Wisła grała dobrze, no ale gdzieś tam nie chciało to wpadać i gdyby nie ta bramka, no ten mecz, uważam, mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Potem Wisła też miała swoje sytuacje. Wtedy brakowało trochę zdecydowania, brakowało trochę takiej dokładności właśnie w tym, te ostatnie podanie, czy strzały były takie, no brakowało też decyzji, po prostu takiej decyzji, uderz, podaj, szybciej troszkę, ale generalnie no trzeba powiedzieć, że pierwsza połowa była dobra, druga połowa była jeszcze lepsza, Wisła wtedy się już w ogóle, już Resowia wydaje mi się, że tam już za wiele do powiedzenia nie miała, no gdyby tak jakby licząc, to tak w sumie Wisła to strzeliła 5 bramek. Bo gdyby nie te 3 nieuznane, prawda? No ale bardzo się cieszymy, bo czy 5, czy nie przesadziłem trochę? Była bramka Młyńskiego i była bramka... Nie, to przesadziłem trochę. To 4-0 by wygrywała. Wtedy 4-0 by było, ale generalnie tak ten mecz mógłby się tak skończyć takim wynikiem, gdyby no oczywiście Wisła była troszkę bardziej skuteczna, byłoby troszkę więcej szczęścia, ale nie ma co wybrzydzać, czy było 3-4 czy 6-0, to jakby nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia w tej lidze, no liczy się to, że są 3 punkty, ale faktycznie Wisła w drugiej połowie stwarzała sobie sytuację, to trochę się brała z tego, że Rosowia już musiała iść do przodu i gdzieś szukała swojego szczęścia pod bramką Wisły. To się im niestety nie udało, no i stały fragment gry, rzut rożny, Igor Łasicki strzela bramkę, który naprawdę też, no sama defensywa bardzo dobrze grała w tym meczu, bardzo pewnie, stabilnie, to jest bardzo ważne, no ale Igor Łasicki strzelił bramkę, no, nie powiedziałbym, że jakiejś pięknej urody, po prostu była to bramka taka no typowo z rzutu rożnego, ale bardzo się cieszę, bo była to ważna bramka, która już tak naprawdę zamknęła to spotkanie. Potem bramkę mógł strzelić Piotr Starzyński, Szywacz, także tych sytuacji było co najmniej kilka, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten wynik nas zadowala, pewne zwycięstwo Wisły Kraków w pełni również zasłużone, także no takich meczów, żeby było jak najwięcej w tej naszej pierwszej lidze. Teraz kolejne spotkanie z Arką Gdynia, także nie będzie łatwo, to na pewno będzie wyzwanie, ale o tym w kolejnych materiałach, w kolejnej zapowiedzi i muszę wam powiedzieć, że faktycznie ten mecz, no, tak jak sobie myślałem o tym spotkaniu, jak to może wyglądać, jak bym chciał, żeby to wyglądało, no to
No to był ten taki mój scenariusz bardzo, bardzo optymistyczny, bo myślałem, że będziemy się męczyć z tą Resowią, że to będzie takie 1-0 wyszarpane wręcz, może nie w ostatnich minutach, ale ten mecz rozwiąże się w drugiej połowie. No trochę się rozwiązał w drugiej połowie, ale no nie powiedziałbym, żeby to była męczarnia. W ogóle ten mecz miał takie dosyć dobre tempo w wielu fragmentach, także tutaj nie mogę powiedzieć, że ten mecz słabo się oglądało. Oglądało się go dużo na pewno lepiej niż ten mecz poprzedni z Sandecją. Także bardzo się cieszę, że udało się wygrać. Myślę, że też troszkę to takie napięcie i myślę to też takie niezadowolenie kibiców troszkę zmaleje, bo wiadomo, na dwie jeżeli mamy 4 punkty po dwóch kolejkach, to wcale nie jest jakaś zła statystyka. Oczywiście, no czekamy na kolejne mecze, to jest dopiero jedno spotkanie, ale jeżeli Wisła pójdzie za ciosem, jeżeli Wisła zacznie faktycznie punktować, to myślę, że wtedy też to podejście do zarządu, podejście do trenera Brzęczka będzie inne. Pamiętajmy też o tym, co mówił też Jerzy Brzęczek, że niektórzy piłkarze jeszcze nie są przygotowani fizycznie, między innymi Basza, Pereira. To są piłkarze, którzy fizycznie nie są jeszcze gotowi, by zagrać pełne 90 minut. Gdyby już tak było, gdyby doszli do tej formy fizycznej, to też ta gra byłaby inna. Możliwości byłyby też większe, a nie, że po prostu na przykład taki no Basza po 70 minutach gry no, musi opuścić boisko. Także tutaj to się też musi zmienić. Na pewno też musi się ta drużyna zgrać, muszą też pewnie zawodnicy dołączyć, ale na ten moment cieszmy się, bo ten plan taki plan został zrealizowany i to trzeba. Ja bym się też nie napinał, w sensie w takim aspekcie, że cieszmy się z tych trzech punktów, nie szukajmy pewnych rzeczy na siłę, nie krytykujmy za rzeczy, które nie mają znaczenia, bo prawda jest taka, że styl jeszcze przyjdzie. Chociaż uważam, że w wielu fragmentach tego spotkania ten styl gdzieś tam można było zauważyć. I trzeba sobie też powiedzieć tak, że na razie ten zespół nie jest skomplementowany. Gdy on już będzie w pełni skomplementowany, wtedy będziemy mogli pewnych rzeczy więcej wymagać. Oczywiście kolejne spotkania to są też większe wymagania, ale mimo wszystko cieszmy się z tych trzech punktów. Ja uważam, oczywiście były momenty, w których było trochę tej niedokładności, tej niepotrzebnej nerwowości. Jasne, ja się z tym zgadzam. I trochę też mieliśmy szczęścia w tym spotkaniu, tego też ukryć nie możemy. Tak samo szczęście miała drużyna Resowi, tego nie bójmy się powiedzieć. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym tutaj faktem jest to, że Wisła wygrywa, zdobywa 3 punkty i wygrywa, myślę, zdaniem wielu w sposób zasłużony. Przynajmniej ja tak uważam, że wygrała w sposób zasłużony i tutaj nie mamy prawa tutaj w żaden sposób narzekać na grę Wisły Kraków, bo ta gra była naprawdę przynajmniej przyzwoita, a momentami naprawdę też dobra. Naprawdę można powiedzieć, że Wisła Kraków wyglądała dobrze. I teraz też nowość jeśli chodzi o ten format, czyli jeśli chodzi o podsumowania, ponieważ zdecydowałem się troszkę urozmaicić właśnie te filmy, żeby pojawiały się takie, wedle mojej opinii, najciekawsze tweety, do których się po prostu będę ustosunkowywał. Więc pierwszy tweet, one generalnie są nie w kolejności, ani nie w żadnej takiej, to jest kolejność losowa generalnie. No i pierwszy tweet. Nie sądziłem, że to powiem, ale Basza jest po prostu nieodzowny do walki o awans. I brawo dla Dudy, póki co świetny mecz. Powiem tak, zgodzę się, to oczywiście jest w trakcie tego trwania jeszcze spotkania, ten komentarz się pojawił, ale generalnie ten wpis, ale generalnie no tutaj możemy się do tego ustosunkować. No Basza póki jest zdrowy, to myślę daje jakość i tutaj jakby co do tego tutaj się wszyscy zgadzamy. Oczywiście jeszcze fizycznie nie wygląda to dobrze, ale generalnie tak. No Duda to też prawda, świetny mecz. Jeśli chodzi o kolejnego tweeta, który sobie tutaj przygotowaliśmy. Tak, znowu o Kasprze Dudze. Kasper Duda, tak, daje radę, świetnie z piłką przy nodze, fajny balans ciała, oby tak dalej,
niech się chłopak rozwija. Troszkę w ocenach będzie o nim więcej, więc tutaj się może nie będę rozwijał jakoś bardzo, ale cokolwiek można powiedzieć. Tak, Kacper Duda to jest na pewno postać, ja już widziałem z Sandecją, że on potrafi, że on coś ma, że coś ma ten chłopak w sobie. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to dużo lepszy piłkarz niż na przykład Piotr Starzyński. Widać, że on od razu, jedyne co mnie tak urzeka w tym chłopaku, że on nie panikuje. On ma, nie wiem, dwóch czy trzech zawodników, to on nagle nie dostaje jakiegoś oczopląsu i coś i tam, nie wiem, nie wariuje, tylko spokojnie, spokój, kółeczko jeszcze, prawda? I ten balans naprawdę widać, no techniczna strona naprawdę, ale do tego wydaje mi się, że w głowie też ma bardzo dobrze ten chłopak poukładane. Także no to jest nasza przyszłość jak najbardziej. Więc myślę, że tutaj ważną rolą jest to, żeby zarząd nie zapomniał, żeby załatwił tą sprawę tak, żebyśmy z tego chłopaka mieli jak największy pożytek, nie tak jak w sytuacji z Olkiem Buksą, tak? Żeby tutaj też historia się nie powtórzyła. No i tutaj ostatni tweet, który tutaj sobie przygotowaliśmy, to o Michale Żyro. Michał Żyro pokazuje, że chce i może być jednym z liderów Wisły. Daj Boże zdrowie. Tak. Tutaj zdrowie Michała jest bardzo ważne. Tutaj, panie redaktorze, zgadzam się z panem w 100%. No, Michał Żyro pokazał w tym meczu jakość, bo oprócz tej bramki to w wielu sytuacjach dosyć dobrze wyglądał. Także tutaj na pewno może tak być, że na tej dziewiątce Michał Żyro będzie w stanie dużo dać jakości i przede wszystkim liczb, czego byśmy bardzo, bardzo chcieli. Teraz przyszedł czas na oceny zawodników. Mikołaj Biegański. O nim mało powiedziałem. Taka jest prawda, że on wybronił nam to spotkanie. W wielu momentach, gdyby nie on, no to pewnie ten wynik też mógłby wyglądać inaczej. Ale naprawdę, naprawdę Mikołaj Biegański super, super bronił. Tutaj nie mogę się przyczepić. Nawet te wybicia, powiem wam szczerze, że nie były takie złe. Że trochę lepsze mi się wydawało były niż z Sandecją. Może się to też przyczyniło do tego, że nawet piłkarze Wisły się trochę lepiej ustawiali, ale sobie nie mówić, fakty są takie, że te wybicia były nieco lepsze i Mikołaj, tutaj nie mam się co do niego przyczepić, więc piąteczka. Jaroch. Jaroch też nie wyglądał źle, oczywiście było parę błędów, ale on też w defensywie pracował i pracował dobrze w defensywie. Brakło trochę tej strony ofensywnej, żeby tam może troszkę więcej, ale mimo wszystko to wciąż jest niezły występ, także oceniam ten mecz Jarocha na minus 4. Łasicki, słuchajcie, Łasicki strzela bramkę, więc bramkę, która, jak powiedziałem, zamknęła to spotkanie, ale mimo wszystko to były też dobre interwencje. Ogólnie stoperzy dzisiaj dali radę, jak wy to widzicie, to wczoraj dali radę i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zbudowany tym chłopakiem, bo on od początku pokazuje, że jestem dobry, że umiem, że coś niecoś potrafię i tutaj to mnie bardzo cieszy, strzelił bramkę, ale również bardzo stabilnie w tej obronie, także minus 5, jakieś tam pojedyncze błędy można byłoby znaleźć, ale tak to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kolej, również dobrze, gdyby pewnie więcej takich kluczowych podań, to wyprowadzenie piłki może to czasami troszkę szybciej zagrać, ale nie mogę się też do niego przyczepić, plus 4, bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Mimo wszystko. Także cieszy to, że on od razu praktycznie nie tak bardzo dużo nie trenował, a jednak to jest jakość i ważne, by tego zawodnika zatrzymać, bo widać, że w pierwszej lice on będzie po prostu wyglądał i będzie dawał nam takie poczucie stabilizacji. Wachowiak. Też dobrze, powiem wam, też dobrze. Obawialiśmy się przecież Wachowiaka, a on naprawdę daje nam argumenty na to, że jednak się myliliśmy co do jego osoby. Gra bardzo przyzwoicie. Oczywiście czasem popełni błąd, ale to wynika też z pewnego braku doświadczenia, braku jeszcze obycia, ale naprawdę potrafi piłkę odebrać, potrafi wrzucić bardzo dobrze. Gdyby Michał Żyro pierwszą sytuację wykończył, jaką dostał od Wachowiaka, to wydaje mi się, że w ogóle miałby asystę i ogólnie bardzo, bardzo przyzwoicie gra i także 4 to tak naprawdę bez wybrzydzania mu dajemy. Wulnet Basza, też 4, dałbym mu nawet wyżej, gdyby tam nie tak, jak schodził przed tym, jak zszedł, to miał parę takich bardzo nie za dobrych zagrań generalnie. Troszkę już widać było, że zmęczenie bierze górę ale oprócz tego naprawdę on
widzi trochę na boisku i potrafi tą piłkę zagrać szybciej. Balta ma trochę inaczej, ale to zaraz o Balcie, ale generalnie Basza na plus. Po prostu tak bym ocenił jego grę, po prostu taką, ta gra jest po prostu taka na plus. I dlatego 4 Balta dostaje troszkę mniej ode mnie, plus 3, ale to jest takie plus 3 bez wybrzydzania, jak to lubię często nazywać, bo było dużo lepiej niż w meczu z Sandecją. Oczywiście do tego byśmy mogli powiedzieć, nie, Balta super spotkanie, no trochę jeszcze brakuje, mimo wszystko troszkę jeszcze szybciej musi grać piłką. Czasami może szybciej na jeden kontakt właśnie z pierwszej zagrać, no to czasami by tą grę jego przyspieszyło, ale generalnie też jakoś bardzo nie narzekałem na jego grę w tym meczu. No i Duda. No dam mu 4, a w sumie powiem wam, dam mu plus 4, bo balans ciała, to że wam właśnie, to co mówiłem wam przed chwilą, że on nie wariuje, gdy widzi przeciwniku, ma ten spokój, technika, gdyby, jedynie wiecie co mu w tym meczu brakło? Decyzji mu brakło, wiecie, takiej decyzji czasami, że mógł już, to był już, nie wiem, 11 metr, w pierwszej połowie była taka sytuacja, że tak ładnie wszystko poszło, 11 metr, kurczę, trzeba uderzać, a on gdzieś tam już chciał do tej bramki wchodzić, niepotrzebnie, niech próbuje szczęścia, bo wydaje mi się, że uderzenie też ma całkiem dobre, ale wiadomo, to jest kwestia obycia się, zagraniu, nie wiem, całej rundy, jeżeli, to wtedy wydaje mi się, że ten piłkarz, jeżeli Wisła w niego odpowiednio zainwestuje, odpowiednio go poprowadzi, to wydaje mi się, że będzie to piłkarz, na którym Wisła dużo zarobi w przyszłości, b, zanim zarobi, to będzie miał swoje liczby i pomoże nam awansie do ekstraklasy, bo wiadomo, że młodzieżowiec jest też istotny, jeśli chodzi o pierwszą ligę, to wydaje mi się, że generalnie no ten chłopak już jest gotowy do gry w pierwszej lidze, a jeszcze jak pogra w pierwszej lidze, pogra ten, no fajnie byłoby ten jeden sezon, różnie może być, ale generalnie przynajmniej jeden sezon w pierwszej lidze zagra, pogra, to w ekstraklasie też będzie mu łatwiej, taka jest prawda i wydaje mi się, no jest to bardzo perspektywiczny chłopak i no miło się na niego patrzyło. No przypomniał mi się trochę Oleg Buksa, gdy wchodził i strzelał bramki chociażby Jagiellonii, tak? Czy strzelił bramkę... no tak, Jagiellonii. On miał patent na Jagiellonię swoją drogą. Właśnie. No, tak mi się wtedy przypomniało, że takie podobne miałem spojrzenie wtedy, no tylko że Oleg tak trochę gorzej skończył, mam wrażenie, niż się spodziewano, no ale cóż, takie jego wybory, a bardziej ojca, ale to nie o Olku, tylko o Kacprze, bardzo dobry występ. No i teraz występy trochę gorsze. Momo Sisse zszedł po 45 minutach. No Jerzy Brzęczek nie był zapewne z niego zadowolony. Zresztą ja też bym nie był na jego miejscu. Także taka trójeczka dla Momo Sisse. Nie dużo błędów generalnie. Dużo błędów. Były jakieś tam parę nie najgorszych zagrań, ale w gruncie rzeczy to były... Większość było błędów, generalnie, tak można powiedzieć. Parę przechwytów, ale nic więcej. Pereira wszedł po przerwie, no i on tak zagrał takie na plus 3, bym powiedział, nie? Że coś tam był aktywny, coś tam próbował, ale no, gdyby strzelił tą bramkę, prawda? Gdyby ta bramka została uznana, gdyby tej ręki tak nie wystawił, gdyby sobie rękę schował, no to kto wie, może wtedy ta ocena byłaby wyższa, no bo wiadomo, że wtedy ten mecz Pereira by zamknął, a nie Łasicki, ale no cóż, ale mimo wszystko to było takie, no była zmiana raczej nie osłabiająca, a wręcz budująca, bo jednak Momo Sisse dużo gorzej wyglądał niż Pereira. I Mateusz Młyński też dostaje plus 3, no też gdzieś tam był na boisku, chociaż czasami go było mniej. U Mateusza brakuje jednej rzeczy i to jest rzecz, nad którą musi troszkę popracować, a mianowicie to, żeby jak on biegnie i jest zawsze kontra, on biegnie i nie wiem, zawsze mu ta piłka jakoś się o te nogi zaplącze i to bardzo spowalnia akcję, bo potem on musi nakrywać tą piłkę ciałem i później to zwalnia i w zasadzie to się kończy tym albo stratą, albo faulem w najlepszym wypadku, albo po prostu wycofaniem piłki, że tak powiem, do pola karnego, znaczy pola karnego, do połowy Wisły Kraków i to nie jest zbyt fajne i generalnie no trzeba nad tym popracować, no bo szkoda by, no bo to jest jeden element, bo on
jest nawet szybki, jak on się rozpędzi, to jest normalnie dobrze, tylko no co z tego, jak mu się gdzieś ta piłka zawsze gdzieś zaplącze, także nad tym musi jeszcze ten chłopak popracować. No i Michał Żyro, słuchajcie, postanowiłem, że dam mu piątkę. Dlaczego? Bo po pierwsze, no bramka niesamowitej urody, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w wielu akcjach brał udział, bo to też nie była, to przy bramce Pereiry brał udział, przy tym spalonym Młyńskiego też. No, tu właśnie Muński ładnie uderzył, no widzisz. No, ale w każdym razie, no tam też dosyć ładnie to zauważył, prawda, więc dał trochę tego, wydaje mi się, że to tak jest, na razie to jest doświadczenie, pokazał tym strzałem, że naprawdę potrafi i jest w stanie być liderem Wisły Kraków, jak sam redaktor Michał Knura zauważył. I również wydaje mi się w ten sposób, że to jest jednak piłkarz bardzo, bardzo, który ma umiejętności, który jeżeli nie będą go trapiły żadne kontuzje, to będzie w stanie mieć dobre liczby, jak na pierwszą ligę, czyli nie wiem, z 7, 8, może 9 bramek będzie strzeli i to będą bramki naprawdę, naprawdę ważne. Bo tak było w tym przypadku, myślę, że to jemu można przypisywać naprawdę dużo i to, że Wisła wygrała to spotkanie, to myślę, że jest w dużej części jego zasługa. Oczywiście nie w całości, ale na pewno dużo zrobił, żeby Wisła Kraków w tym meczu wygrała. Żeby w tym meczu odniosła zwycięstwo. Dobrze, no tak wyglądają oceny, także Michał Żyro 5. No i też chciałbym pogratulować, bo dużo było krytyki wobec Jerzego Brzęczka. I to z każdej strony tak naprawdę, bo my też pewne rzeczy krytykowaliśmy. I to jest jakby nasze prawo też, wiadomo, że trener Brzęczek jest, ale teraz trzeba mu oddać to co królewskie. Jerzy Brzęczek naprawdę miał dobry gameplan na to spotkanie, dobry skład wyszedł, wyszedł naprawdę optymalny skład, dobrze wybrał tutaj, dobry wybrał skład i tutaj duża zasługa w tym też. Wydaje mi się, że mimo wszystko Wisła kontrolowała to spotkanie, to też była duża zasługa trenera, więc gameplan na to spotkanie był dobry. Także tutaj trzeba powiedzieć i myślę, że wielu kibiców, którzy może nie byli do końca przekonani, to myślę, że teraz może inaczej trochę na tą personę, czyli Jerzy Brzęczek, na Jerzego Brzęczka popatrzą. Może właśnie popatrzą, że może jednak jakoś to będzie z tym naszym, nawet nie trenerem, a menadżerem, bo wiemy, że również tutaj Jerzy Brzęczek pełni taką rolę, że on też pozyskuje tych wszystkich zawodników, negocjuje kontrakty i tak dalej, więc on tutaj no, w stylu angielskim jest, może takim, jest takim trenerem, tylko że w stylu takim angielskim, więc można powiedzieć, że jest menadżerem, więc ma taką no, poważniejszą fuchę, że tak to ujmę. Także też ma większą odpowiedzialność i to ta podwójna wręcz odpowiedzialność, bo trenerzy mają, ponoszą odpowiedzialność sportową, no ale tutaj jest jeszcze odpowiedzialność też mimo wszystko finansowa, bo wiadomo, że jeżeli te ruchy byłyby no, przepłacone czy nieudane, no to też pewnie parę osób by miało do tego pretensje. Dobra, już się znowu rozgadałem, miałem tworzyć, słuchajcie, krótsze, zwięzłe materiały, żeby to się lepiej oglądało wam, a tutaj no znowu się rozgadałem, no taka moja specyfika. Napiszcie w komentarzu, czy podoba się wam taka forma troszkę inna, bo mam jeszcze parę rzeczy w planach, żeby tutaj no, jak najwięcej urozmaiceń dodawać do różnych filmów. Podsumowanie na razie jest w takiej formie, także czekam na wasz odzew, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, piona.